nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu ku kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.